Witamy, dzisiaj chcemy przedstawić historię naszej miłości. Jak się poznałyśmy i kiedy? Poznałyśmy się pół roku temu, w sumie przez przypadek. Znamy się, no można powiedzieć, że od dziecka. Poznaliśmy się 36 lat temu. Za rok będziemy obchodzili 35. rocznicę ślubu. Nasza historia zaczęła się w ten sposób, że bardzo mocno szukałam to i to ja. Przyjeżdżam sobie z pracy, a brat mówi do mnie tak, mam dla ciebie prezent na 18. Ja mówię, jaki? Laskę mam dla ciebie. Ja mówię, no nie czaruj, nie? A ja uwalony taki w ciuchach roboczych, nie? Kuzyn akurat był, nie? Mówię, kuzyn, wyskakuj z ciuchów. Wziąłem od niego mianie ciuchy, wchodzę, jest Agnieszka. Zobaczyłem ją, zobaczyłem te oczy, te usta, te niesamowite i powiedziałem, i tak już zostaliśmy razem. 18 lat. W 2015 Ola zrobiła mi zdjęcie na Woodstocku i miała to zdjęcie przez jakieś 3 lata na tapecie. I 3 lata później mnie poznała i zostaliśmy parą. 9-7 się styknęliśmy, tak, że tak powiem. Jesteśmy razem od 2 lat ponad. Znamy się tak niecałe 2 lata. 8 lat temu w Poznaniu, w rockowej knajpie Kultowa. Poznałyśmy się w szkole. Pewnego dnia się zorientowałam, że Alicja jest dla mnie kimś więcej niż tylko przyjaciółką. No, jakoś tak wyszło, że poszłyśmy na randkę i... Zakochałem cię od pierwszego wejrzenia. Ty tak. Mamy dzieci. Mamy dzieci i jest super. Mój mąż teraz, już mąż miał kiedyś... metę. W akademiku. Znaczy, ja miałam bardzo tanie piwo, on miał ode mnie fajki z przemytu i tak się zaczęło to straszliwe love story. Poznaliśmy się rok temu w pracy, w rzeźni. Poznaliśmy się w sumie, tak jak teraz większość par, przez internet. Razem pracujemy. Mieszkanie, do którego się wprowadziłam, znalazł mi mój były chłopak i jeszcze nie wiedział, że podpisuje na siebie wyrok, a teraz, no cóż, no mogę mu tylko i wyłącznie podziękować. Mieszkaliśmy zaręczone. I bierzemy ślub na jesieni w Edynburgu, po czym wyjeżdżamy z naszego kraju, żeby móc żyć tak jak chcemy. On jest lekarzem weterynarii, a ja pracowałam w biurze. Zaczęło się od dziar. No i tak się stało. W parku. Spotkałyśmy się w parku, wyobrażacie to sobie. Zaprosiłam ją na kawę. Ja, bo ja sobie siedziałam na ławce, nie? Z psem szłam moim. I ona powiedziała tak. Z takim owczarkiem niemieckim. No i powiedziała mi tak. No. Woodstock nam się podoba, Pollen Rock zdaczy się. Jesteśmy co roku. Jesteśmy co roku. Bardzo nam się podoba, że w naszym mieście to się odbywa. Bawiliśmy się świetnie, byliśmy w Lidlu, na SP. Piliśmy piwko, było super. On jest z Bieszczad, ja jestem spod Wrocławia, więc wszystko da się zrobić. Jesteśmy pierwszy raz na Woodstocku. Tak, i przyjechałyśmy tu, żeby się zobaczyć, jak tu jest i się pocieszyć tym, że tu jest tak fajnie, bo jest naprawdę super. Ale jesteśmy trzeci raz razem na Woodzie, jest zajebiście. O tej pory trzymam się razem. No. Kochamy Owsiaka, kochamy Woodstock, kochamy was! Miłość, przyjaźń, rock and roll!